kocham pomarańczowy kot. Na Bazilko to ja. Gdy Bazilek gada wciąż co dnia, to mój syn. Poza tym złotym jestem kotem. Kiedy słońce budzi nas dom, rośnie ciągle mych rozmówców krąg. Mówię wam, choć to cud, wszystkie słowa znam. Gadu, gadu do obiadu, po obiedzie znów. Bawię się i ciągle chcę barasować od nowa wśród słów. Wciąga mnie jak kołka, tu zawrotny plan. Bo choć kotkiem jestem słodkim, lubię tak jak ludzie gadać się. Lecz choć mówię cały czas, lubię też dobrze zjeść i zrobić skok. Wraz z rodziną wita was, dwujęzyczny i śliczny wasz kot. Narodziny Mikana Juniora. Jaki piękny księżyc. Rzeczywiście, ale ty jesteś dużo piękniejsza. Mięciutka i puszysta. Co to za wrzaski? Wszyscy są zakochani. Miłość, to miłość, prawda? Och, muszę już chyba wracać. O, jeszcze wcześniej, Kiri. Muszę, doktor będzie się o mnie martwił. O, trzyma się nogawek doktora. Mówisz, że Kiri z poradni doktora jest dziewczyną Mikana? To prawda, tworzą bardzo ładną parę. O, przestań się wygłupiać to. Moje gratulacje, Mika. Kiri jest całkiem fajna, to najmilszy kociak w mieście. Pierwszy raz się z tobą zgadzam. Mikan, wznoszę toast. Wypijemy dziś wszyscy za szczęście Mikana i Kiri. Dla siebie przyniosę sok. O, dziękuję wam. Chwileczkę, za wcześnie na toast. Co to znaczy, kochanie? Padłam na świetny pomysł. Myślę, że Kiri powinna wyjść za Mikana. Co? Co? Nie, to jest przecież niemożliwe. Doktor Inagaki nigdy się na to nie zgodzi. Mam rację, co? Nie mam szans. Jeszcze zobaczymy. Chcę mieć dziewczynkę. W naszej rodzinie są sami chłopcy. Rozumiem, mamo. Nie jest ci łatwo z nimi. Rozumiesz? Naprawdę rozumiesz? O. Byłoby miło mieć w domu śliczną dziewczynkę. Mamusiu, Kiri jest kotem. O, to nie ma znaczenia. Zaraz pójdę po Kiri. Zostawcie to mnie. Co takiego? Chce pani zabrać Kiri? Tak, chcę, żeby została żoną Mikana. Kpi pani ze mnie. O? Wpada pani nagle. Myślałem, że ktoś umiera. Jeśli to wszystko, to proszę stąd wyjść. Pacjenci czekają. Yayoi, poproś następnego pacjenta. Nikogo już nie ma. Wszystko jedno, odpowiedź brzmi nie. Ale oni się bardzo kochają. Mikan mi to powiedział. Mikan powiedział? No proszę, pani kot mówi. Cóż to za niezwykłe zwierzę? O, to znaczy, no wie pan, każdy to zauważy, gdy im się dokładnie przyjrzy. Nie i koniec! Nie ma mowy, Kiri jest jeszcze za młoda. Jej to nie w głowie. Oddać im Kiri. Chyba żartują! Panie doktorze, ja myślę, że Kiri i Mikan bardzo się lubią. Naprawdę, bardzo często ich widuję razem. A? Wydaje mi się, że teraz też Mikan tu jest. Co? O! Cały zwierzyniec. Zwierzęta bardzo pana lubią, doktorze. Ojej, ile tu kotów. To wszystko przez brzoskwinira. Kto to słyszał, żeby pies lubił koty? Wynoście się stąd! Wszystkie! Ach.
Już się tu nie ma. O. I zapamiętaj, nie chcę cię tu widzieć. Z niego uparciuch. To jakiś zwariowany stary znachor. Mama się z nim pokłóciła i dlatego ja nie mogę się tam pokazać. Nawet nie chciał mnie do końca wysłuchać. Uparł się i już. Pewnie był zaskoczony. Wpadłaś tak nagle. Mam już powyżej uszu tego znachora. Tom? Tak? Odtąd nie wolno ci się przeziębiać i uważaj na żołądek. Przesadzasz. Mikan, zapomnij o Kiri. Co? Mając takiego teścia, nie byłbyś szczęśliwy. Mamo, nie mogę. Nie, nie wolno się tak poddawać. Słuchaj, Mikan, jeśli to będzie konieczne, porwiesz ją. Porwać ją? Nie powinieneś namawiać go do tego. A to ty się nie poddałeś, prawda? Babcia też nie chciała, żebyś się ożenił z mamą. To prawda, mężczyzna musi robić to, co powinien. Brzoskwiniro! O! Cześć, gdzie jest Kiri? W środku, doktor jej nie wypuszcza. Kiri! O! 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 Ojej, bardzo mi ich żal. Mikan i Kiri już 3 dni się nie widzieli. Spokojnie, już ja się tym zajmę. A! Mnie ona też się podoba, ale co tam? Jasne, jemu się każda podoba. Plotka! Jestem mężczyzną. Nie mogę patrzeć, jak Mikan i Kiri cierpią. O! Bardzo dobry z ciebie przyjaciel. A teraz słuchajcie uważnie. Kiri, przestań drapać. O! Zaczynamy! Co to? To działa! Brzoskwiniro, co tu się dzieje do licha? Dość, przestańcie natychmiast! Oj! Dosyć tego i to już! Brzoskwiniro, jak ty się zachowujesz? Poczekaj! Ty wstrętny kocurze! Teraz, naprzód! Dobra! Mam tego dosyć, wynoście się! Co robicie? Przestańcie! Hej, wynocha stąd! Kiri! Mikan! Kiri! O, mama! Jaka piękna, wzruszająca scena. I taka romantyczna. Mori, myślę, że lepiej zostawić ich samych. Och, jesteś taki delikatny. Naprawdę tak myślisz? Bardzo tęskniłem. Ja też. Doktor wpadł we wściekłość. Wiem. Mikan, a co będzie, jeśli nie pozwoli nam się spotykać? Nie zniosę tego! Ja też nie. Och, Kiri, ucieknijmy razem. Co? Boisz się? Nie znam świata poza tym podwórkiem. Szymnie, nie musisz się niczego bać. Kiedyś byłem bezdomnym kotem. Zgadzam się. Mogę pójść na koniec świata, byleby z tobą. Och, Kiri. O, to przesada. Ojejku, nie wiedziałam, że Kiri jest taka zakochana. Podziwiam ją. Miłość potrafi pokonać wszystkie przeszkody. Mori, a co byś powiedziała, gdybyśmy tak my... Też pomyśl!
poczekaj tu na mnie. Kiri zniknęła. Nie mogę jej znaleźć. Nie widzieli jej państwo. Niestety. Pomyślałem, że może jest z Mikanem. To niemożliwe, doktorze. Ja i mąż zabroniliśmy Mikanowi chodzić do pana. A, rozumiem. I przepraszam, że panią niepokoiłem. Co to? Co? Uciekli? Mikan i Kiri? Żartujesz, mamo? Nie, synku. Zostawił dla nas wiadomość. Kochani, mamo, tato i Tom, ja i Kiri postanowiliśmy, dziękuję, że musimy wam być za wszystko, razem. Co dla mnie zrobiliście. Pozdrawiam was serdecznie, Mikan. Tatusiu, on postąpił tak jak ty. Ale żeby koty porywały ukochane? To twoja wina, sam go zachęcałeś. Zaskoczył mnie. Ja też nie powinnam mówić Mikanowi, żeby zapomniał o Kiri. Jest taki zakochany. Mamusiu... Wiecie, jaki jest Mikan. Wróci jutro skruszony i wszystko będzie jak dawniej. Nie, nie tym razem. Teraz najważniejsza dla niego jest Kiri. Mikan. Mikan. Nie wierzę, żeby odszedł bez pożegnania. Nie zrobiłby tego nawet dla dziewczyny. Wybacz, Tom, ale gdy się kocha, zapomina się o wszystkim. Jak mogłeś, Mikan? Mikan. Ha, ha, pierwszy! O, czarnołatek. Co to? Hej, czarnołatku! Hmm? O, to od Mikana. Cześć, jestem w opuszczonym domu na skraju miasta. Życie nowożeńców jest fajne. Nie mów nikomu, to na razie, cześć! Gdzie to może być? O, narysował plan. Mikan, oddałem Tomowi twój list. Dziękuję. Ty chyba bardzo lubisz Toma. Tęsknisz za swoją rodziną, prawda? Wcale nie, Kiri. Ale Toma trzeba pilnować. Jak mnie nie ma, może narobić różnych głupstw. Już taki jest. Przestań, Mikan, przestań wreszcie o nich myśleć. To mają być najszczęśliwsze chwile w waszym życiu. O, miłość jest taka piękna. Prawda, Korek? Miau, są razem, zupełnie sami. O. Zupełnie sami? Nic ci się nie pomyliło? Nie zostawiliście nas ani przez chwilę samych. Nie musicie już wracać do domu? O! On chyba ma rację. Siedzimy im ciągle na karku. Chodźmy stąd. To cześć, Mikan. Do zobaczenia. Och, już cię tu nie ma! Kirinie, jest ci zimno. Chodźmy, nic nie widać. Zaraz, jeszcze tylko chwilę. Właśnie ze mnie. I ze mnie. Pajace. A to pech. To doktor Inagaki. Kiri, 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 odezwij się. O, może tu? Kiri, Kirunia! Kiri, Kiri. Kiri, gdzie jesteś, malutka? Odezwij się. Ciągle szuka Kiri i dobrze mu tak. Kiri, Kirunia, Kiri, Kiri. O, o! A co ty tutaj robisz? Spróbuję. Doktorze, proszę się zgodzić, żeby Kiri została żoną Mikana. Co? Jeśli pan się na to zgodzi, to jestem pewien, że Kiri wróci do domu. Nie pleć głupstw. Ona gdzieś zginęła. Właśnie jej szukam. Nie, Kiri bardzo kocha Mikana. Oni razem uciekli, doktorze. Nie mędrkuj. Mogę spytać, skąd o tym wiesz, mały? Nie wiem dokładnie, ale mam takie przeczucie. Wierzę w przeczucia.
tutaj. Znaleźli sobie całkiem fajną kryjówkę. Mikan? Tom, jesteś bardzo miły. Masz apetyt. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Dlaczego nie wpadniesz do domu? Mama bardzo się martwi o ciebie. Nie mogę. Jeszcze doktor by wpadł na nasz ślad. Długo nie wytrzymasz. Coś ty, bardzo mi odpowiada takie życie. Może ty i Kyoko też byście uciekli? Zwariował. Cześć, wpadnij jutro z obiadem. Co? Nie zapomnij o winie. Gry telewizyjne też by się przydały. Też wymagania. Już późno, muszę wracać. To na razie, Mikan. Życzę wam szczęścia. Hej, Tom! Tom! Nic ci się nie stało? Już lecę! Co ci jest? Złamałeś nogę? To skandal! Ukryłeś mojego kota w takim okropnym miejscu! Co? Jak to ja? Nie kręć, a któż by inny? Proszę się o niego nie martwić, kości są całe. No to żegnam. Doktorze! Proszę zaczekać! Przepraszam państwa. Przyszedłem w sprawie Kiri. Słucham pana. Panie doktorze, niech się pan zgodzi, Mikan jest w rozpaczy. Chwileczkę, moja Kiri. I państwa Mikan. Zgadzam się, żeby Kiri za niego wyszła. Co? Naprawdę, doktorze? Hurra! Ale masz szczęście, Mikan! To naprawdę cudowna nowina. Ale czemu pan zmienił zdanie? Zmieniła się sytuacja. Wkrótce zjawią się młode. A co? Czy to znaczy... Że Mikan i Kiri... Co? Mikan! Mikan! Hurra! Tak? To mieszkanie państwa Kusanagich. Urodziły się. Pani Kusanagi, urodziły się 4 kociaki. Matka czuje się dobrze. Och, 2 są podobne do Kiri, a pozostałe 2 wykapany, Mikan. O, jakie śliczne. Jestem ciocią 4 kociak. Są takie jak ja, gdy byłem mały. Leciesz bzdury. Co? Naprawdę cała 4? Przykro mi, ale to same kocurki. Ale... Dlaczego? Tak chciałam mieć dziewczynkę. W naszej rodzinie rodzą się sami chłopcy. Są takie milutkie. Chciałabym wziąć jednego z nich. Nic z tego. Brzoskwiniro i ja zaopiekujemy się nimi. Czy to znaczy, że chce je pan wszystkie zatrzymać? Oczywiście, ale Mikan może je odwiedzać, kiedy tylko zechce. Jest ojcem. Jeden gdzieś zniknął. Tam, doktorze, proszę spojrzeć. Co? Ej, smyku, zejdź ze mnie! A, to ten rudzielec. Nie mogę go oderwać. Mały nie chce puścić Mikana. W takim razie sprawa jest jasna. A? Chyba nie mamy wyboru. Jednego zabieramy do nas, doktorze. Jonatan? Ten smyk? Co to za imię? Ładne. Jest taki kolorowy i miły i okrągły jak jabłuszko. Chcesz się nazywać Jonatan? Mikan pomarańcza. Jabłko Jonatan. Dziwaczne. Co w tym dziwnego? Nic. Według mnie jest ładne i łatwe do zapamiętania. Jabłko jest większe od pomarańczy. A to ja jestem
większy. Może Jonathan Junior? Mini Jonathan? Mały Jonathan? To za długie. Dość tego, Jonathan i już, Jonathan! Jonathan! Rozumiesz? Od dziś masz na imię Jonathan. Jonathan Kusanagi. Nie! Złaź ze mnie, łobuziaku! Ten świat sprzed lat znów mi się śnił. Stary dom, gdzie Tom zwali mnie. Siostra ma i mój brat, dziadek co dobry był. Mój dom rodzinny, co znikł we mgle. Dobrze mi, ciepło mi, czasem tylko wracam w snach do tych dni, dawnych dni i dziecinnych, słodkich lat. Mam swój kąt, bliski krąg, żyję miło i bez trosk, lecz we śnie wzywa mnie dziadka głos. Ten świat sprzed lat śnił mi się znów. Jakiś znak bym chciał dziś mu dać. Bliskim swym w domu tym przesłać chcę parę słów. Dziadku mój, nie musisz się o mnie bać.